No dobra, hejo, witajcie. Mamy pierwszy dzień z życia Koli. Patrzcie, wyschła. Zobaczcie, jakim jest fajnym, jaśniutkim jelonkiem. No, prześliczna. Prześliczna dziewczynka. Cudowna. Tia nie mógł, normalnie nie mógłby wyjść ładniejsze. Jakby ktoś się pytał ojcem, ja jest ogier M. Komandor, dlatego wyszedł srokaty. Patrzcie, to jest najlepsze, bo tu jest najlepszy, najsłodszy, to jest na świecie normalnie. To połączenie, ja tak bardzo kocham jelonki, że to jest hit. Patrzcie, tu ma taką fajną ślicz. Normalnie, siodło on ma ubrane. Ona ma siodło już ubrane. Rozumiecie, to co jest najlepsze jest to, że ona się składa z takich kropek i tu ma takie, o widzicie, kółka, takie kółeczki, takie bańki i tutaj zabrakło tej bańki, taką kokardkę ma. Także po prostu normalnie hit, hit hitów, czarny ogonek, białe nóżki, Cremona jakby co jest Perlino. I to w sumie też przez nią wyszło, bo ona jest też rozjaśniona i wyszło takie ładne coś. To i porobię jej foty. Okej, już zaczyna biegać, tak. Już sobie biega, dziewczyna, tak. Już sobie biega i dawaj. Co to jest? Palec. Palec. Palec? Ojejku! Oczywiście muśnięcie noskiem musiało być. Piękne, a patrzcie. A tu mamy Kelly. Gdzie ona tam jest? Gdzie ona tam siedzi? Tam ona siedzi. Chwie biura, to nie ty. Tam ona siedzi. I sobie pije. I Dyzio! Dyzio, co ty tam robisz? Id. Ta kokardka też jest super. No nie, no jest po prostu normalnie magiczna. Jest przecudowna, przecudowna. Najlepsze jest to, że ja mówiłam, oby była jelonek, srokata, klaczka, nie? I co jest? I jest jelonek, srokata, klaczka, Boże Święty, dlaczego? Ja nie wiem, tylko oni chyba mnie słuchają. Dosłownie, ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje. Daj, dobra, wiecie co, idę nalać Cremonie jeszcze wody. Patrzcie, a tu już idą nasze dwa jelonki. Dobra, patrzcie, tu mamy Elcie, jasny jelonek. I tu mamy Dalunie, ciemny jelonek. Chodź, Dalunia, się pokaż, chodź. Chodź, się pokaż. I Elcia piękna. I ona będzie taka, Kola będzie taka jak Elcia. Powinna być. Dobra, siup. Jedno wiadro i jedno dla wiewióry. O. Cześć, Daluś. A tam mamy Dambiczka. Dambiczka. Co Dala? Co Dalunia? A możliwe też, że Kola będzie takim połączeniem jakby. W sensie takim w połowie ni to Dala, ni to Elcia. Może być trochę ciemniejsza od Elcia, a trochę jaśniejsza od Dali. Dala! Ty chyba sobie jaja robisz. Byłaś, stałaś. Co ty zrobiłaś? Kora się. Dala, serio. Kola się zdjęła i myślała, że. Ej, Kola. Kora. Się zdejęła i myślała chyba, że to pastuł. Dobra, ja im daję. O, Boże, Kelly. Kelly, co to za minę? Boże, tak cię tyłek, o Boże, tak cię ty łyżek spędzi. Tu cię spędzi, tak tu cię spędzi. O Jezu, ty jesteś dobra. Ty, mała. Ty. Nóżki, dawaj. Nóżki, dawaj. Mega jest. Dobra. Zobaczcie, pierwsze wyjście. Za boks. Piękna dziewczynka. Piękna. O, jaka ona jest śliczna. Patrzcie, w słońcu. Hit. Cudna. Normalnie cudna. Co, Kremcia, jesteś kochana, no. Boże, jest idealna. Idealna. Dziecko sobie ładnie śpi. W słoneczku. Otworzyłam im drzwi.
Czy będą chcieli wyjść, czy nie? Co? Niedzielna mamusia? Dzielna mamusia. Jakby co, ona jest perlino, jest podwójnie rozjaśnionym gniadem. To jest tak, bo dużo osób się pyta, dlaczego, jak to może, że ona taka wyszła? Otóż tak, rozjaśnienie polega na tym, że jest gniady, rozjaśnisz gniadego, wychodzi jelonek, w rozjaśnisz jelonka, wychodzi perlino. Cremona jest podwójnie rozjaśnionym gniadem. I no po prostu teraz dostała mała, pojedynczy gen, że tak powiem. I jest w połowie właśnie pomiędzy perliną a gniadem, czyli jest jelonkiem, bo na przykład krymello to jest rozjaśnienie kasztana. Że najpierw jest kasztan, wtedy Izabel, właśnie jak się go rozjaśni. Ale masz piękną głowę. A na przykład właśnie Kelly. Oj, co to było, dziecko? Za szybko chciałaś. A na przykład właśnie Kelly jest rozjaśnieniem kasztana. Jeżeli by rozjaśnić jeszcze raz Kelly, jeżeli by ją pokryć krymello, no to by mógł wyjść... Krymello, bo jest kasztan, Izabel, krymello, gniady, jelonek, perlino. Piękna, silna dziewczyna jesteś, super, super silna. Także no, a że ogier był srokaty, w sensie on niby wydawał się, jakby po prostu miał wysokie odmiany, ale to już była srokatość, bo miał też ogon biały, także i po prostu dał gen srokaty. Cremona dała właśnie swój gen rozjaśnienia pojedynczego, czyli że po prostu wyszedł jelonek. Także tak to wygląda w ogóle. Zobaczycie, jak mały ładnie pije. Mała, przepraszam, kola. Zobaczcie, czy ma chrapkę białą tutaj. Oj, namierzyła? Namierzyła, dobra, mamy to. Namierzyła cycusie. Ło! Ale się pasuje z różowym cycusiem. I odmianka. Piękna. No tu patrzcie, tu jeszcze ma też ma karpeczkę taką fajną. Ale tu jak ma ładnie. O, patrzcie, jaki ma wicherek fajnie. O Boże, zrobię. Mam patrzcie, tutaj Kali sobie dydla. A tu mała. Jak to fajnie wygląda, jak takie dwa kolorowe śliczności. Ej, już nie ma. Przed chwilą tak oto miała takiego laga. O co chodzi? Ej, oj, znowu ma. Ej, ale faktycznie pierwszy raz coś łacia tego, jak ona. Co to jest za kusia? Za ciapki? Co to za ciapek? Jeny, jak ona piękna jest. Patrzcie tu, jaki w ogóle ma fajny kwadracik. A tutaj ma takie kółeczko na tyłeczku. Normalnie jakby popuściła trochę. W gadki narobiłaś. Narobiłaś w gadki. No. Śliczne dziecko. Ej, ta kokardka to i tak tu jest mega też, co? Ma taką o, kokardeczkę. Tuż tu jeździć przyszedł znowu, a tu patrzcie, mamy Kelly. Cały czas chcę mówić Karusia, cały czas. Cały czas, nie? No. Będziesz miała oczko rybie, czy nie będziesz miała rybiego oczka? Będziesz miała, czy nie będziesz miała rybie? Chyba, ale nawet może dwa będzie miała rybie, no nie wiem. Widzisz, jakie ma niebieskie? Ma bardziej niebieskie niż zazwyczaj rybaki mają. Piękna jest. Ona jest kochana, ona tu dla zanuszki lubi. O, a zanuszki to tak, to tu wyciekli. Gili cię robi. Maleństwo. Oj, dobra. Ktoś przyszedł. No dobra, co mamy w sumie już takie popołudnie. Kola sobie super radzi. Jeszcze kilka razy tam jej dałam parafinę w tyłeczek. W razie co, zapobiegawczo. I co, daje radę. Nie, patrzcie, no jest tak piękna, że po prostu normalnie mi brakuje słów. Naprawdę brakuje mi słów. Jest przecudowna. A tutaj mamy, patrzcie, tutaj mamy whisky. Tu mamy whisky. A tutaj jest Kelly. Także co? Dzisiejszy dzionek już kończymy. O, patrzcie, ta Elcia jak się patrzy. Kolejny źrebaczek, kolejnego by chciała. Oj! Elcia, po tobie też może taki wyjść, no. Także co? Kończymy dzisiejszy odcineczek.
Zobaczymy, czy jutro coś tam nagram. Ojojku, patrzcie to! Aww, so cute! Puśki małe. Słodziak. Dyzio bardzo lubi. Bardzo lubi te źrebaczki, bardzo. No to co? Subujcie. Czekajcie, zobaczymy. Subujcie, bądźcie na bieżąco, jak tam małe dzieciaczki nam rosną. Oj, oj, Dyzio. I co? I do następnego filmiku. Mogłabym nagrywać i nagrywać. Ale przez to, że Kremona dała naprawdę tak cudownego źrebaka, to mamy aż taki dylemat, czy na pewno ją sprzedawać. Jest niesamowita, a patrzcie, jak ma swoją kwaterę. No to i ma po prostu... Jest jej dobrze samemu, także ona raczej po prostu będzie na kwaterce osobno i tak będzie po prostu najlepiej. Także co? To by było na tyle. Możecie zadawać pod tym filmem pytania. Do Q&A. Nagram Q&A właśnie taki z pytankami o źrebaczki. Na przykład. Jezu, ona jest taka złotka. Że złotka jest. Masakra. Cio, Myśka. Cio. Kola. Mamy whisky z kolą. Whisky z kolą mamy. Jego to też się patrzy. Podoba jej się. Piękna. No dobra, to co? To dzisiaj to by było na tyle. I do następnego odcineczka, papatki.